Jeśli jesteś nowy, to koniecznie subskrybuj kanał po codzienny zastrzyk futbolu. Ja jestem Michał, a w dzisiejszym materiale opowiem Wam o przenosinach Luki Modricia do Major Super League, o kolejnym kontrowersyjnym zachowaniu Łukasza Teodorczyka oraz o piłkarzu, który jest niezwykle lojalny wobec swojego klubu. Zapraszam do oglądania. Wciąż mam 2 lata do końca kontraktu z Realem Madryt. Jestem szczęśliwy. Zawsze mówiłem, że chciałbym zakończyć karierę w Madrycie, jeśli tylko byłoby to możliwe. Ale jeśli nie, możliwe, że widziałbym siebie w MLS. Takiej wypowiedzi udzielił dla SVT Sport Luka Modric. 32-latek jasno zadeklarował, że Real Madryt jest jego ostatnim poważnym klubem przed zakończeniem kariery. Czy przyjdzie mu zawiesić buty na kołku właśnie w stolicy Hiszpanii? Chorwat jest niezwykle ważną częścią drużyny Zidana i przez najbliższe sezony raczej to się nie zmieni. Z drugiej jednak strony były piłkarz Tottenhamu zdaje sobie sprawę, że w następnym sezonie drużynę królewskich czeka prawdziwa rewolucja kadrowa i niestety może być jej ofiarą. Luka został również zapytany o możliwy duet ze Zlatanem Ibrahimowiciem. Jasne, kto nie chciałby mieć takiego zawodnika po swojej stronie? Zlatan jest jednym z najlepszych napastników tego pokolenia. Szkoda, że nie chciał reprezentować Chorwacji. Jakie są szanse na grę Modricia za oceanem? Odpowiedź poznamy prawdopodobnie po Mistrzostwach Świata. Wtedy się okaże, jakie ruchy transferowe poczyni Real i czy w planach znajdzie się miejsce dla utytułowanego Chorwata. Kiedy wydawało się, że wszystko wróciło do normy w kwestii Teodorczyka, dostaliśmy niestety kolejny dowód na to, że jednak jest źle. Ostatnie tygodnie pokazały, że Polak się odblokował i strzelał bramki dla Anderlechtu w bardzo ważnych meczach, które mogą zadecydować o mistrzostwie Belgii. Niestety po ostatnim meczu przegranym przeciwko Henk 1-2, reprezentant Polski wściekł się na fanów gości i pokazał w ich kierunku środkowy palec oraz kilka ironicznych całusów. Jak już wcześniej wspomniałem, takie zachowanie Łukasza to nie pierwszyzna. Bywały już takie sytuacje, jak na przykład pokazanie środkowego palca fotoreporterom, czy uderzenie głową w drzwi szatni. Jak myślicie, co złego dzieje się z Teodorczykiem? Czy pomimo swoich wybryków nadal ma szansę na walki na Mistrzostwa Świata? Piszcie w komentarzach. Na koniec co nieco o piłkarzu, który postanowił być niezwykle lojalny wobec swojego obecnego klubu. Chodzi oczywiście o Jonasa Hektora, który przedłużył umowę z FC Köln do 30 czerwca 2023 roku. Jak łatwo obliczyć, kontrakt ten będzie obowiązywał przez kolejne 5 lat. Klub reprezentanta Niemiec jest coraz większym pewniakiem do spadku z Bundesligi o poziom niżej. W Niemczech wiedzą, że chrapkę na lewego obrońcę mają największe niemieckie kluby na czele z Bayernem, Schalke i Borussią. Hektor podpisał nowy kontrakt, ponieważ w starym był zapis o klauzuli wykupu, która wynosiła 8 milionów euro. Co ciekawe, Jonas jest pewniakiem do wyjazdu na Mistrzostwa Świata. Tym bardziej decyzja o nowej umowie może dziwić. Z drugiej strony niestety brakuje takich w cudzysłowie romantycznych zachowań, w których piłkarz jest na dobre i na złe z klubem. Jak oceniacie taką postawę? Na miejscu Jonasa zostalibyście w Kolonii? Czy przenieśli się do któregoś z niemieckich gigantów? Piszcie w komentarzach. Na dziś to tyle, dzięki wielkie za oglądanie, pamiętaj o przycisku subskrybuj oraz kliknięciu dzwonka, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Jeżeli się podobało, możesz zostawić kciuka w górę. No i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!